Natomiast kochani, teraz tak, po komunii obiecałem, kochani, że zrobię dla was unboxingi i w tym momencie, jak troszeczkę nam się to tutaj wyciszy, jutro Pudełek z mamcią jedzie na do ZOO, na wycieczkę do Wrocławia, jadą z przedszkola. Ja się kręcę, ale ty farciarz jesteś tutaj. Niesamowite, żeby się to im zemściło, Gutek, i żebyś wygrał. Także Pudełek jedzie jutro, kochani, na wycieczkę do ZOO ze swoim przedszkolem. A jak troszeczkę wszystko to poukładamy, bo my będziemy, kochani, mieli biały tydzień oraz zaległy turniej żaków jutro. Troszkę nietypowo przy poniedziałku, kochani, będziemy rozgrywali turniej żaków. Na kanale oczywiście mamy cały czas turniej z Dajszmana z Jeleniej Góry, także tej piłki macie dużo. Piłka realna przeplata się z piłką FIFA. Natomiast ja wam tylko chciałem powiedzieć, kochani, że do tego wszystkiego za momencik wrzucimy unboxingi. I za kilka chwil będziecie mieć, kochani, nockę z naszym otwieraniem. Będzie nocne otwieranie przesyłek. Przygotuję sobie, kochani, tak, żebym mógł spędzić z wami troszkę więcej czasu. Zrobimy taki maratonik, którego dawno nie było. Natomiast w tym momencie przypominam, że na kanale leci tydzień z MLS, czyli z Ligą USA. Trafiliśmy koszulkę. Majorka, Major Ligue... Przygotuję dokładnie odpowiedź na to pytanie, Gutku, dobra? Bo chciałbym po amerykańsku z odpowiednim akcentem to powiedzieć. Kochani, pierwsza połowa za nami, zaczynamy drugą połowę. My w tym momencie, kochani, oczywiście filmik dzielimy, także do zobaczenia w drugiej części. A ja was w tej drugiej części, kochani, witam. Zobaczcie, jesteśmy w dniu komunii Gutka, już jesteśmy na totalnym lajcie. W tym momencie odreagowujemy, kochani, naprawdę wspaniały dzień, dzień pełen emocji. Natomiast no, mieliśmy też i przykre emocje, dlatego że Gutek dzisiaj troszkę miał problemów zdrowotnych. Stała nam się kłopot troszkę gastryczny, ból brzucha, różne dziwne takie rzeczy z tym powiązane. Natomiast sytuacja już jest niby opanowana, ale dzisiaj Gutek na sporej diecie, właściwie na jednym talerzu rosołu, tak, Gutek? To połóż się troszeczkę. Ty też masz, Miuniu, dużo emocji. Dzisiaj było tutaj dużo gości, dużo imprezy. Myśmy mieli, słuchajcie, imprezę tutaj na naszej krusze. Mamcia przygotowała wszystko świetnie. Pomogła, słuchajcie, mamcia, której bardzo, bardzo dziękujemy. I naprawdę odbyła się nam wspaniała impreza. Natomiast w tym momencie Gutek, kochani, w piątej lidze rozgrywa mecz z Ligą Światową. I kochani, mieliśmy drugi raz piękną sytuację na gola. Po raz... Ale to chciał ładnie zrobić, kochani. Powiem wam szczerze, że Gutek ma świetny pomysł na granie. Coraz fajniej to wygląda, muszę powiedzieć, jako widz z boku. Natomiast no szkoda, że z tych dwóch setek nie wykorzystaliśmy, bo to jest właśnie sytuacja, żeby się troszkę zemściło Sportingowi Lizbona. Przypominam, że gramy ze Sportingiem, czyli z klubem, macierzystym klubem Ronaldo. Z klubem, z którego jakby Ronaldo wypłynął na dużą piłkę. To jest portugalski, słuchajcie, klub, uwaga. No i Gutek na razie ma bardzo korzystny wynik dla siebie, kochani. No remisu z klasą światową musimy mu jak najbardziej gratulować. Natomiast to dopiero 60. minuta meczu, także tu jeszcze wszystko może się zdarzyć. Bramkę wyrównującą na 1-1 strzelił Isco po pięknie wykonanym, słuchajcie, woleju z powietrza, aż FIFA nagrała klip z gry, także spodobało się to. Natomiast był... O, ale piłeczka znowu, ej, szkoda! Ale panika, panika! Jeszcze piła wraca, jeszcze wraca, kochani, panikują! Przepraszam. Może nie odzywajmy się, kochani, zostaje 30 minut meczu, pośledźmy to w spokoju, zobaczmy, kochani, może Gutkowi uda się zrobić sensację, wyciągnąć, kochani, wynik na 2-1. Mamy rzut wolny, zmiana w Sportingu, a ja w tym momencie, kochani, poobserwuję razem z wami. Też troszkę chciałbym odreagować na spokoju. Dzisiaj naprawdę był piękny, wspaniały dzień, bardzo ważny dla naszej rodziny, bardzo ważny dla Gutka. No, Tusia, będziesz do komunii szła za 2 lata, także ty będziesz miała swoje wielkie święto za 2 lata. Oni tak? Nie, ja. No nie mam jeszcze czego uderzyć. Ajajajajajaj, słuchajcie, nie miałem pięknie, bo widziałem, że szukałeś do miejsca do strzału. Ale żywy ten bramkarz. Ja już widziałem Gutek w trakcie dośrodkowania, że on idzie po tą piłkę. No. 67. minuta, kochani. Przyglądamy się. Cały czas Gutek atakuje czwartą ligę. To jest nasza druga próba.
Pierwsza próba, zabrakło nam kilku punktów, natomiast my się ogrywamy, widzę, że to coraz atrakcyjniej wygląda. Coraz fajniejsze te mecze w wykonaniu Gutka, coraz więcej widzę z tej FIFA rozumie. Natomiast pamiętajcie jednak, że to jest cały czas dla nas tylko dodatek, tylko zabawa do naszego... Ale tutaj się brawo pokazał. Oj, 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 oj. No niesamowite, słuchajcie. Kudełku nie ma bramki, jest 1-1, oglądaj. Dacie jeszcze torcika? Starczy, tak? Super. Oj, oj, aleście se przeszkodzili. Tak, synuś? Nie, nie, czekaj chwileczkę. Teraz na razie patrzymy, jak Gutek gra. Słuchajcie, Gutek jest w tym momencie, kochani, w czwartym meczu piątej ligi, przypominam. Dwa wygrał, jeden zremisował i w tym momencie gramy z klasą światową, ze Sportingiem Lizbona. Piękny meczyk, kochani, no zanosi się. To nie było najszczęśliwsze. Ojoj, piękny przekrój. Ajaj, tak, synku? Nie, nie, cichutko, nie, nie, no co ty, Miśku? Dzisiaj dużo grałeś, już absolutnie. Nie, 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 nie wyłączaj. Tatuś tam zaraz idzie, jeszcze dodaje film. Bo ty wyłączysz wszystko, a tatuś tam pracuje, teraz jakiś filmik wam doda. Nie wyłączysz wszystkiego. Nie, nic nie wyłączaj. Misiu, nie dotykamy komputerka. Co? Nie, nie, na razie nikt, Misiu. Mogę jeszcze loda? A są jeszcze lody? Nie ma. Nie ma lodów w pudełku. Oj, 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 oj. Oj, boczna siatka, 79 minuta. Mamy dobry wynik, Gutku, ale mieliśmy też na skończenie. No mogliśmy to przegrać. Oni mieli bardzo dużo. Tak? Banana. Banana ci tatuś da, no. Daj mu Muśkę banana. Jakie pięć. No właśnie nie było ono najlepsze. Ja też chcę, nie mogę. O, ale piękna piła. Ale piła, oj, 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 ale ten z pierwszej już przekombinował. No co on robi? No, dobrze, że go zablokowałeś. Co, dalej tak? Widziałeś tego? No. Słuchajcie, no 84 minuta. No weź banana, Nusia ci zrobi bananka, ale szybko. No co się stało, De Gea? No De Gea złapał poważną kontuzję i wszedł za niego, słuchajcie. Co on zrobił? Chodź, tatuś, to taka paluszka, chodź. To trzeba troszeczkę spokoju, Pudełku. Ja wiem, że się uderzyłeś, bo skaczesz tutaj po krzesłach, a po krześle się nie skacze, Pudełku. Chodź, tatuś, pocaca. Oj, 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 oj. Ładny strzał wyjął, no. Już tatuś ci obiera bananka. Uwaga. Że nie da się przywołać bramkarza? Proszę bardzo. I? Oj, myślałem, że uderzysz. Tak? A no, no, ja zapomniałem, że to ty grasz w FIFA, bo ja to patrzę na to też, jakbyś to ty grał, naprawdę. 5 minut doliczamy. Bateria w pilocie? Słuchajcie, no już zmieniam. A masz drugi pilot? Bo zdaje się, że mamcia i baterię kupiła, ale to potem zmienimy. No, czekamy, kochani, na... uwaga. Już jest, widzę, wchodzie. Gotowe? Ostatnie 5 minut dogrywki gramy. Może nie tym pilotem się nie da? Co ty? Ja umiem czytać. Ja. Aby przejść dalej, musisz przypisać do jednego z zespołów kontrolę profilu głównego. Okej. Okay. No, do profilu głównego daj na lewo i teraz daj ok. I poczekaj chwilę. No i wstecz. No nic, zmieniaj baterię w tamtym. I tamtym musisz dokończyć. No musisz baterię zmienić w tamtym. Mamuś, daj baterię! Mamusi nie ma. Mamusia pojechała Guteczku porozwozić gości, porozwozić sprzęty. My dzisiaj mieliśmy tutaj, ale mam baterię. Mam pana Soniki. Kochani, przepraszamy, mała przerwa. Mamy maleńką awarię. Pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie. Witamy was. Trzymaj Guteczku. Masz dwa pana Soniki. I na tych bateriach może trochę pojedziemy. Dwa różne baterie. No. Tutaj tako. Dobra, już tatuś kłada tu tako. A drugą w drugą stronę. I powinieneś już mieć zamki sobie.
I wracamy na ostatnie 5 minut dogrywki, kochani. No fajnie by było, jakby Gutek 3 punkty wyczarował od Lizbony. Byłoby ciekawie. Zmieniony kontroler. Wracamy do gry. Dozejdź kudełku, zasłaniasz. Uwaga i jedziemy. No. Zimno ci w nóżki? Skarpeteczki proszę nałożyć. Właśnie, może ta akcja, jeszcze piłka wraca. Ale piętka ładna była. Ładne zagranie. No kochani, mamy 1-1. No to też musimy pogratulować Gutkowi. No z kelnerami nie grał. Kto zawodnikiem meczu Gutku był? Brawo. 400 kointów. Mówiłem, że Brawo będzie, kochani, zawodnikiem meczu. Uratował nam 4 litery kilka razy. Muszę wam powiedzieć, kochani, pokaż jak wyglądają, Guteczku. Pokaż jak wyglądają, jak wygląda tabela po tych końcach. Teraz już. Mamy 8 punktów. Do utrzymania trzeba nam jeszcze 5 punktów. 3, 18. A do awansu potrzebujemy jeszcze sporo punktów. 2 i 9 to 11, czyli 4 mecze musisz wygrać. 3 mecze wygrać. 3 razy 3, 3 razy 3 to 9, 4 razy 3, 12 punktów. Kochani, powiem wam tak, wszystkiego nie będziemy nagrywać, bo materiału jest sporo, także do zobaczenia, jak będzie kluczowy mecz, odezwiemy się, kochani. A ja przypominam, że niedługo na kanale pojawią się unboxingi kart, będę otwierał wasze przesyłki, kochani, zrobię nocny maraton i będę w tym momencie, za momencik wam rozsyłał. Co Kudełek chce powiedzieć? Nie, na Xboxie Gutek jeszcze zagra 2-3 mecze, bo on dzisiaj troszkę odreagowuje to wszystko, co się działo. Wczorajszy turniej wróciliśmy z Dajśmana, przypominam. Dzisiaj, kochani, piękny komunijny dzień. Aha, z Szachtarem, proszę bardzo. To znowu klasa światowa, czy nie? Dobra. Mamcia nam wraca. Cześć mamcia, kochani. Mamcia wraca, także do zobaczyska, kochani. Jak będzie coś ciekawego w FIFA, to się pojawi. Pozdrawiam. A zobacz jeszcze, czy paczki nie masz czasami do otwarcia. Zobacz, Gutku. Nie mam, bo wszystko działa. Ale czy paczka jest do otwarcia? Wróć na paczki, bo ktoś mówił, że dzisiaj są znowu paczki do otwarcia. Po meczu, bo teraz już nie mogę. Dobra. Powodzenia. Musiałbym...